Czyli króciutko, zadania biegów, struktura komendy w Ostrowiu Mazowieckim, proszę Państwa. Komendą kieruje komendant powiatowy, bezpośrednio jemu podlega pierwszy zastępca komendanta powiatowego, który bezpośrednio nadzoruje cały pion kryminalny w Ostrowiu Mazowieckiej. Ponadto w sposób pośredni nadzoruje też pion kryminalny w Komisariacie Policji Małkini Górnej i w posterunku Policji w Nurze. Komendant nadzoruje bezpośrednio Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego oraz referat ogólny, a także Komisariat Policji Mokini Górnej jako całą jednostkę i posterunek Policji w Górze jako całą jednostkę. Bywają przypadki, że jest to 10 minut, a bywają przypadki, że jest to 2 minuty albo 1 minuta. Średni czas interwencji na zgłoszenia zwykłe 9,50. 9 minut 50 sekund. Czyli ogólny czas przybycia na średnio na każdą interwencję to jest 9 minut 27 sekund. Tylko teren Ostrowi Mazowieckiej. Przestępczość. W 2017 roku odnotowano 465 przestępstw. Wszystkich. No jesteśmy mieszkańcami Ostrowi, no nie udało się tego wygenerować tylko na teren waszego osiedla, znaczy waszej tutaj wspólnoty mieszkaniowej, ale na terenie Ostrowi tyle. No w porównaniu z 2016 roku to jest spadek, bo 705 było w tamtym roku. Czyli można powiedzieć, że jest mniej tych przestępstw. No i najbardziej nas, przestępstwa, które najbardziej nas dotykają, czyli te 7 kategorii przestępstw, które najbardziej są uciążliwe dla społeczeństwa. I na terenie Ostrowi Mazowieckiej w 2017 roku bójek i pobić było 6. Czyli więcej niż w 2016. Natomiast kradzieży tylko 43. Kradzieży samochodu 4. Kradzież z włamaniem 48. O jeden więcej rozbój. Uszkodzeń rzeczy 29. No i uszczerbek na zdrowiu, można powiedzieć, że jest poziomy 4. Szczerze mówiąc, jest szybsza reakcja sądu. Jeżeli jest u nas zatrzymany, to ta sprawa szybciej. I szybciej jest izolowana. Uzyskała właśnie ten wycinek miasta Winnikowska, Kościuszki, Lipowa. Przy MDK-u dzieci wychodzą z MDK-u, oni siedzą na schodkach, piją, załatwiają się z tyłu za blokiem. Jest tak napaskudzone, że ci ludzie już przeklinają, a burmistrz twierdzi, że nie ma mocy, żeby zlikwidować sklep nocny. Dobrze, może skończymy i zaraz porozmawiamy na tym temacie. Żeby pan nie rzucać słów na wiatr. Świat należy do młodzieży, zobaczcie Państwo. Remontowana co 2 tygodnie jest przystanek autobus. I cały czas remontowany. I prawa strona. I to w chwili obecnej tak wygląda. Taka naprawa kosztuje 400-500 zł. To za te pieniądze, już burmistrzowi mówię, to by ten monitoring się już dawno zwrócił. Wystarczyłoby kamerkę umieścić na słupie. Ale panie Stasiu, okej. Okay. No tylko to, czy ten monitoring ich wypędzi? Jeden. Nie wypędzi. Ale panie Asiu, pani tak samo mówi jak pan Jastrzębski. Jeżeli monitoring by był, to by znalazł winnego. Jeżeli by został ukarany winny, jeden, drugi, trzeci, czwarty by się wystraszył, że tu po prostu jego śledzą. Natomiast jeżeli się nic nie robi, profilaktyki nie ma żadnej, to efekt taki, że my co 2 tygodnie naprawiamy, wydajemy pieniądze i dalej będą. Świat należy do młodzieży. Stary robi, młody leży. Tak. Na wysokości z drugiej strony Lewiatanu, czyli przy ulicy Sudowa i przy ulicy Winnikowskiej. I na przykład tak, jak wychodzę w 7:30, czy tam za 20, biorę samochód, to pomiędzy garażami, nie dość, że tak, to jeszcze i z tyłu, stoi młodzież ze szkoły podstawowej, ciągną coś, nie wiem, papierosy, marihuanę i pan mówi tak, chciałam pójść do szkoły, odezwałam się, tylko mówię, słuchajcie dzieciaki, nie szkoda wam zdrowia, no przecież to takie niewyrośnięte, to wie pan co mi odpowiedzieli? Może zrobić, to się no.